Dzień dobry, witam serdecznie. Jak po tytule podcastu można się domyślać, postanowiłem znaleźć duże pieniądze i rozsądnie je oczywiście wykorzystać. Tu pewnie nikogo nie zaskoczę, bo oczywiście szukałem ich gdzie w motoryzacji. Z jakim efektem? Znalazłem. A gdzie znalazłem tyle kasy? Zacznijmy od faktów, które. Wynikają z badania przeprowadzonego wśród 70% wszystkich dystrybutorów części motoryzacyjnych działających w Polsce. W badaniu tym pytaliśmy o to, jaki procent części kupowanych jest zwracany. Czy to z powodu pomyłki lub złego doboru, a może też z powodu rezygnacji klienta? Ale co ważne, na co chciałem zwrócić uwagę nie z powodu reklamacji. Wyciągając Średnią ze zebranych danych widzimy, że przeciętny dystrybutor przyjmuje do zwrotu aż 6% części, które wcześniej sprzedał. Oczywiście wiąże się to z dużymi kosztami. Właśnie dlatego w badaniu pytaliśmy o to, co składa się na te koszty. Po pierwsze, to często koszty są związane z odbiorem i powrotnym transportem nie zawsze, ale często z logistyką wewnątrzmagazynową. A po drugie, to koszty obsługi administracyjnej. Jak też weryfikacji części, po to, żeby właściwe części trafiły do następnego klienta. Czyli, krótko mówiąc, jest to ponowne przygotowanie produktu do sprzedaży. Chcąc przełożyć to wszystko na konkretne pieniądze, zapytaliśmy się dystrybutorów, jaki jest średni koszt zwrotu jednej takiej sztuki części. Okazuje się, że połowa firm deklaruje, iż koszt zwrotu jednej sztuki w części waha się pomiędzy 11 a 20 zł. Z jednej strony to duża kwota, oczywiście, w szczególności przy tanich produktach. Ale jak zastanowić się, ile dziś kosztuje godzina pracy i ile trzeba wykonać przy tym czynności, to mnie wcale nie dziwi to, że średni koszt wynosi około 18 zł. Szanując Wasz czas, nie chcąc zbytnio przedłużać dojścia do celu mojej kalkulacji, posłużyłem się. Wynikiem innej analizy, która podajesz w Polsce liczba miesięcznie sprzedawanych części do napraw samochodów to blisko 18 milionów sztuk. Zatem jeżeli z tych 18 milionów sztuk zwracanych jest 6%, a każdy zwrot to 18 zł, uzyskujemy, uzyskujemy olbrzymie pieniądze. Jest to ponad 19 milionów złotych miesięcznie. Oczywiście wszystkich dystrybutorów liczonych razem, łącznie. Widząc tę górę pieniędzy, myślę o tym, co zrobić, aby zminimalizować te koszty. Oczywistym jest, że zwrotów nie da się uniknąć i nie ma o tym, co dyskutować, ale chciałem tą krótką analizą zwrócić uwagę na pieniądze, które mądrymi decyzjami można by lepiej zagospodarować. Zauważcie, że dla całego niezależnego rynku motoryzacyjnego to w skali roku ponad 200 milionów złotych kosztów. Proszę napiszcie w komentarzach, jak zredukować tę kwotę, a przede wszystkim napiszcie, jak te potencjalnie zaoszczędzone pieniądze można by wykorzystać na przykład na szkolenia dla warsztatów, a może doposażenie w urządzenia, które jak wiemy dzisiaj są niezbędne do napraw coraz bardziej nowoczesnych samochodów. Dziękuję, że pozostaliście do końca odcinka i do zobaczenia.